Stacja Spotkanie. Jaki jest Adwent Maryi? Nie udaje się do Jerozolimy, do świątyni, aby podziękować Bogu za dar, którego stała się udziałem. Idzie do swojej krewnej Elżbiety. Dowiedziała się od anioła, że Elżbieta, kobieta w podeszłym wieku, została obdarowana macierzyństwem. Spodziewa się dziecka. Idzie, aby służyć jej pomocą, aby być z nią, aby dzielić również się z nią radością, która stała się jej udziałem. Jest to piękne spotkanie dwóch kobiet szczęśliwych, pełnych życia, doświadczających Boga. I to spotkanie to nie tylko spotkanie radości, wielkich uczuć, wielkich emocji, ale jest to spotkanie wypełnione Duchem Świętym. Bo kiedy Maryja wchodzi do Elżbiety i pozdrawia ją, cała ta łaska, która wypełnia Maryję, staje się również udziałem Elżbiety. Elżbieta zostaje napełniona Duchem Świętym i rozpoznaje w Maryi Matkę Syna Bożego. Skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? A zatem Elżbieta staje się również dla Maryi potwierdzeniem tego Bożego wybrania. Obydwie te kobiety spotykają się, aby dzielić się swoją radością, aby współuczestniczyć w tych wielkich dziełach, które mają się dokonać, aby zauważyć, jak Bóg działa w życiu człowieka. A jakie są nasze spotkania? Czy moje doświadczenie Boga prowadzi mnie do człowieka? Czy z tym drugim człowiekiem potrafię dzielić się moją radością, moim doświadczeniem Boga, moją wiarą? A kiedy ten Bóg wydaje mi się daleki, może powinienem udać się do drugiego człowieka, wyciągnąć do niego rękę, uśmiechnąć się, powiedzieć dobre słowo. Wtedy może właśnie spotkam Boga, wtedy Go doświadczę. Tak jak ona, tak jak Maryja. Następna stacja: Wielkość.